radny. Ten projekt został przygotowany tak naprawdę na wniosek Komisji Inwestycji i Infrastruktury. W przypadku tego projektu także został złożony wniosek o odstąpienie od wymogu określonego w paragrafie 19 ust. 4 regulaminu obrad, czy regulaminu Rady Dzielnicy. W związku z tym otwieram dyskusję nad złożonym wnioskiem. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę, nie słyszę. W związku z tym przystępujemy do głosowania nad wnioskiem o odstąpienie od wymogu określonych w paragrafie 19 ust. 4 regulaminu obrad, a dotyczącym projektu uchwały według druku 6612. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego wniosku, proszę o podniesienie ręki. Siedemnaście. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dwie osoby. Sam wniosek został przyjęty i przechodzimy do procedowania projektu uchwały. Tak jak wspomniałem, projekt ten został przygotowany na wniosek Komisji Infrastruktury i Inwestycji. O tej sprawie też rozmawialiśmy na ostatniej sesji. Ja zwróciłem się do ZIKIT-u o przedstawienie stanowiska i przedstawienie informacji w sprawie budowy tego tej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Halszki i Stojałowskiego. W międzyczasie też zgłosił się do mnie przedstawiciel firmy, która wykonuje projekt tej sygnalizacji. Postanowiłem zaprosić go na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Inwestycji. Wiem, że gościł ten pan przedstawiciel tej firmy na posiedzeniu komisji. Z informacji, które otrzymałem z posiedzenia komisji, to wynika, że na pewno Komisja Infrastruktury, pan przewodniczący tutaj będzie chciał coś powiedzieć, ale wynika, że zresztą takie są też moje odczucia jako jednego z projektodawców, że na pewno budowa tej sygnalizacji świetnej w oparciu o ten projekt to będzie krokiem w dobrym kierunku, w kierunku zmierzającym do poprawy bezpieczeństwa na tym skrzyżowaniu, ale takim krokiem niewystarczającym. Może odczytam Państwu uzasadnienie do projektu. Ze względu na duże natężenie ruchu samochodowego w rejonie ulicy Halszki Stojałowskiego, a także liczne wypadki związane z bardzo trudnym wyjazdem z ulicy Halszki w ulicę Stojałowskiego w kierunku ulicy Cechowej, Rada Komisji 11 Podwórze Dukarskiej, a także mieszkańcy od lat wnioskowali o budowę sygnalizacji świetlnej na wyżej wymienionym skrzyżowaniu. Uważamy, że budowa sygnalizacji świetlnej w oparciu o przedłożony projekt będzie krokiem w kierunku poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu wyżej wymienionych ulic, ale niestety niewystarczający. Za celowe uważamy wykonanie względnego pasa do lewoskrętu z ulicy Halszki w ulicę Stojałowskiego w kierunku ulicy Cechowej z osobnym sygnalizatorem świetlnym, o co wnioskujemy. Obawiamy się, że duża ilość samochodów wyjeżdżających z centrum handlowego Dekada w kierunku ulicy Halszki będzie bardzo utrudniać wspomniany wyjazd z ulicy Halszki w ulicę Stojałowskiego. Takie jest uzasadnienie. W związku z tym otwieram dyskusję nad projektem. Jeżeli ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos, proszę bardzo. Ja proponuję, że Pan Przewodniczący Komisji Infrastruktury coś na ten temat powiedział. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, znaczy tu nie ma nic do dodania, ponieważ to, co Pan teraz odczyta, Panie Przewodniczący, no to jest to, co Komisja ustaliła. No i prosiliśmy, tak jak Pan Przewodniczący się zwrócił do ZIKIT-u, żeby to na fazie projektu nastąpiło od razu zaprojektowanie tego dodatkowego pasa ruchu, ponieważ w późniejszym czasie, no to że tak powiem, będzie już pewnie nie do wykonania. Natomiast również tutaj w rozmowie było poruszane, że powinien ZIKIT tak naprawdę wstrzymać otwarcie do czasu budowy tej sygnalizacji, natomiast niestety już jest otwarte, że trzeba było wiedzieć, rzeczywiście będzie problem
duży bez świateł, a ze światłami też rzeczywiście skręcają w lewo, gdzie będzie też problem, ponieważ raptem jedno czy dwa auta przyjadą, gdyż samochody wracające z powrotem będą blokowały cały przyjazd, bo to będzie jedno światło prosto i w lewo. W związku z tym, panie prezydencie, nic nie ma do dodania. Dziękuję. Nie, czy ktoś z państwa radnych jeszcze w tej sprawie? Jedynie jeszcze mogę tylko powiedzieć, tam jeszcze jak radni, reszta nie wie o tym. Ci państwo, co projektują tutaj tę sygnalizację, w ramach tego projektu wykonali projekt chodnika, przedłużenie tak naprawdę chodnika. Również na naszej komisji tutaj jeden z radnych postulował, żeby było od razu ścieżki rowerowe, prawda? Natomiast, no, że tak powiem, to nie było posiedzenie i ten termin na dewagację na temat ścieżek rowerowych. W związku z tym temu panu radnemu odebraliśmy głos w końcu, że tak powiem, w sprawie tych ścieżek rowerowych. Tyle, proszę bardzo. Dziękuję. Pan Krzysztof. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, no ja w ogóle cieszę się, że wreszcie ta sygnalizacja ruszy. Natomiast tutaj słusznie Komisja Inwestycji zwróciła uwagę, że przydałby się lewoskręt, szczególnie, że tam komunikacja autobusowa działa, ale jeżeli go nie będzie, to ważnym wnioskiem jest, żeby tak przeregulować instalację świetlną, żeby wcześniej zatrzymywać ruch wyjeżdżający z tego nowego superhipermarketu i w ten sposób będą mogli zrobić też lewo. Na razie chyba lepszego rozwiązania nie znajdziemy, a bardzo proszę, że załóżmy zostało w tej chwili. A sygnalizacja się. Pan przewodniczący Sadecki. Oczywiście bardzo żałuję, że na Komisji Infrastruktury odebrano mi głos w sprawie ścieżek, ponieważ to był głos jak najbardziej zasadny i sensowny, ponieważ zadawałem temu projektantowi pytanie, jak to jest możliwe, że na tym etapie, na którym żyjemy, czyli w XXI wieku, gdzie standardy Unii tak bardzo kładą nacisk na to, żeby ścieżki powstawały przejazdy bezpieczne, zwłaszcza przez takie skrzyżowanie nowe. Wydawało się, że z natury wygląda to tak, że jak powstaje coś nowego, to od razu się myśli o ścieżce i dla mnie to było dziwne, że tak tutaj nie jest. Odpowiedziano mi na to w ten sposób, że jest coś takiego jak studium ścieżek rowerowych w Krakowie, które jest wzięte w ogóle z Marsa albo z Księżyca, czyli w ogóle nie przewiduje, że ścieżki mają być. Albo przynajmniej w naszej dzielnicy. W związku z tym, że w tym studium nie ma warunkowań tych ścieżek przewidzianych, w związku z tym na tym projekcie nie będą naniesione, co ubolewam nad tym i uważam na to, że jest to wyraźnie wskazywanie na to, że miasto nie dba o narastający ruch rowerowy w naszym mieście i w naszej dzielnicy. Natomiast panie radny, ja jako też człowiek, który jeździ na rowerze, to mam wiedzę na temat ścieżek rowerowych w naszej dzielnicy. Tam mi opodal wzdłuż ulicy Turowiczek, później Herberta, w stronę Sposobic, biegnie w miarę dobrze zorganizowana ścieżka rowerowa, którą można tam w kierunku Sposobic przez węzeł Sapiehy bardzo bezpiecznie przejechać. I ona funkcjonuje i z niej korzysta bardzo wielu naszych mieszkańców. Czy tam byłaby konieczność budowy akurat na tym skrzyżowaniu ścieżki rowerowej? Szczerze mówiąc, no nie wiem, bo tam aż tak dużego, powiedzmy, ruchu rowerzystów nie ma. Ale główną ideą postulowaną od radnych przez radnych dzielnicy i przez mieszkańców jest poprawa bezpieczeństwa na tym skrzyżowaniu, a przede wszystkim zapewnienie bezpiecznego wyjazdu kierowcom skręcającym ulicę Stojanowskiego w kierunku Piasków Wielkich, w kierunku ulicy Cechowej. No, tam dochodziło do wielu bardzo, także niestety, tragicznych skutkach wypadków i to jest jak gdyby główna idea przemawiająca za koniecznością budowy tam sygnalizacji świetlnej. Ja nie wiem, nic przeciwko temu, gdyby tam też jakaś ścieżka rowerowa powstała, natomiast jest pytanie, czy tam akurat jest na nią miejsce. Myślę, że najlepsze miejsce na ścieżkę rowerową jest tam, gdzie ona faktycznie jest, czyli wzdłuż Herberta, wzdłuż Królowicza i w kierunku Smoszowic. No, tamtą trasą jeździ, powiedzmy, przeważająca część rowerzystów w naszym mieście. Pan przewodniczący Garzyński. Szanowni Państwo, zebranie głosu przewodniczącego Komisji Infrastruktury panu przewodniczącemu Sarneckiemu nie miało na celu, że nie chcemy ścieżek rowerowych, tylko spotkanie było w innym celu. Pan projektant miał zlecenie z IKIT-u konkretne tak naprawdę
co byśmy tu nie rozmawiali z tym projektantem, to niczego nie wymyślimy. I o czym tu rozmawiać, żebyśmy wzięli port dzisiaj, jak portu tu nie ma. Więc o tym tu mówimy. Tu nie ma co dewagować, czy ścieżka powinna być, czy nie. Bo na tą chwilę Zikik nie zlecił tego i tej ścieżki nie będzie. Tak również nie zlecił z lewo skrętu w lewo i tego lewo skrętu prawdopodobnie szybko też nie będzie. W związku z powyższym nie ma co o czym tutaj więcej rozmawiać. No, skrzyżowanie jest potrzebne i każdy tu z radnych o tym wie. Że tak powiem, tutaj dużo radnych w tym temacie postulowało, prosiło, no i mi się wydaje, że idziemy w dobrym kierunku. Panie, natomiast ja jeszcze zaznaczam, że w uzasadnieniu do tego projektu wnioskujemy o wykonanie tego odrębnego pasa do lewoskrętu wraz z odrębnym światłem, bo to będzie tak naprawdę przełom w poprawie bezpieczeństwa na tym skrzyżowaniu. Nie, czy ktoś z Państwa radnych jeszcze z Państwa tego projektu chciałby zabrać głos? Nie widzę, nie słyszę. W związku z tym przystępujemy do głosowania. Poprawki też nikt nie składa. W związku z tym przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały według druku 6612 w sprawie opinii dotyczącej projektu budowlanego układu drogowego wraz z realizacją ścieżką na skrzyżowaniu ulic Kalszki i Stojałowskiego. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w tej sprawie, proszę o podjęcie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jedna osoba. I sama uchwała została podjęta. Przechodzimy do kolejnego punktu dzisiejszego porządku obrad. To jest projekt uchwały w sprawie projektu planu finansowego na 2020.